Witajcie, dziś zapraszam Was na przepis na rewelacyjny kebab. Trochę inaczej, bo jest z frytkami. Są to takie kieszonki czosnkowe, w których właśnie mamy mięsko i wszystkie takie dodatki jak na kebaba, frytki oraz sos a la tzatziki czosnkowy. Rewelacyjny przepis, warty uwagi, robię bardzo często i bardzo wszystkim smakuje, więc myślę, że i Wam posmakuje. Zapraszam Was na przepis i zachęcam do subskrypcji, abyście mogli być na bieżąco. Zaczynamy robić nasze kieszonki, więc zaczynamy od ciasta. Moje zwykłe, standardowe, takie, które zawsze praktycznie robię. Co tutaj mamy? Trzy szklanki mąki pszennej. Tutaj zaczyn, czyli mamy tutaj ciepłą wodę, broń Boże nie gorącą, około 30 g drożdży, łyżka cukru. To sobie wszystko razem wymieszam, odstawię na około 5 minut, a później dołożę właśnie do mąki. I do mąki dołożę również jedno jajko. Jeżeli nie chcecie, nie musicie dodawać, ale ja jakoś tak lubię z jajkiem. Oczywiście sól, żeby było, wiecie, też przyprawione ciasto. I tutaj jest oliwa z oliwek, około 3 łyżki również dołożymy. I będziemy sobie właśnie ciasto wyrabiać, które później odstawimy na około 30 minut. Wyrabiałam kilka minut. Możecie oczywiście robić to, wiecie, mikserem, ale ja lubię to robić ręcznie. Troszkę to dłużej trwa, ale tak wolę po prostu. I teraz słuchajcie, nasze ciasto sobie będzie odpoczywało około 30 minut, aby, wiecie, podwoiło swoją objętość, a później Wam pokażę, co będziemy dalej z nim robić. Słuchajcie, kiedy ciasto sobie rośnie, przyszedł czas na składniki. No i co my tutaj mamy? No przede wszystkim tak. Mamy filet z kurczaka, no bo oczywiście musi być kebab z kurczakiem. I tutaj od razu pokazuję przyprawa do kebaba, co będzie, wiecie, no podstawową taką przyprawą. Oprócz tego, wiecie, będzie sól, pieprz, będzie papryka słodka, co lubię tam przyprawić. Ale właśnie ta przyprawa do kebaba będzie przede wszystkim, dlatego właśnie o niej mówię. No i składniki, jakie będą w środku. Tutaj oczywiście każdy może dać to, co lubi, ale ja mam tutaj, widzicie, pomidorka, jest sałata lodowa, która jest w takie paseczki pokrojona, jest czerwona cebulka i tutaj mam nawet prażoną, którą uwielbiam i zawsze musi być u mnie w kebabie. No i ten kebab, wiecie, będzie taki super ekstra z frytkami, więc tutaj mam już frytki gotowe. Jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić, wiecie, takie domowe frytki. One będą w piekarniku się podsmażały, nie na oleju, także będą fajne. I tutaj co? I tutaj słuchajcie, będzie sos, jaki właśnie będzie w moim kebabie, który jest, no mówię Wam, przepyszny, taki, wiecie, coś a la ten tzatziki. Śmieję się, ale wiecie, o jaki mi chodzi. I tutaj mam właśnie dwa ogórki zielone, które będą starte na tarce o grubych oczkach. Jest czosnek, który będzie, no i jogurt grecki. Koło niego jest sól, ponieważ będziemy tutaj jeszcze właśnie to solić. Także jeśli chodzi właśnie o dodatki do kebaba, to tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj każdy może dać jakie lubi. Ja akurat mam takie, ale myślę, że też będzie pysznie. To słuchajcie, działamy z ciastem. Minęło około 30 minut. Tutaj sobie podsypałam mąkę i bierzemy się za wałkowanie. Wałkujemy sobie ciasto. Tak. Na taki jeden duży placek. I teraz może pojawić się myśl, czy cienko, czy nie. Myślę, że może to być, no tak dość cienko, ale żeby nie było, wiecie, bardzo, bardzo cieniutko. I tak sobie, wiecie, wałkujemy. Patrzcie, wyszły mi takie cztery placki. Oczywiście zostały jakieś tam końcówki ciasta, ale zrobię z nich bułeczki właśnie takie z patelni, jak kiedyś Wam pokazywałam przepis i mówiłam właśnie, że jak zostanie ciasta, żeby takie bułeczki zrobić. Super sprawa. Ja Wam podlinkuję dokładnie właśnie przepis na te bułeczki. I teraz co robimy dalej? Uwaga! To jest, słuchajcie, bardzo ważne i bardzo istotne, bo musimy posmarować każdy placek oliwą. Musi być każdy placek dokładnie posmarowany. Później Wam powiem, dlaczego. Więc smarujemy. Teraz tak, posmarowałam sobie mniej więcej oliwą. Jeżeli nie macie, możecie olejem. I teraz tak, zginamy sobie na pół. Tak, w ten sposób,
nasze kieszonki i tutaj również musimy posmarować oliwą. Dlatego, że później będą nam się one, wiecie, fajnie otwierać i nie będzie problemu, żeby po prostu w środku były składniki. Więc jeżeli tego nie zrobicie, nie posmarujecie właśnie czy oliwą, czy olejem, to będzie właśnie problem, więc no to jest konieczne, słuchajcie. Tak, mamy już posmarowane, bierzemy znowu w ten sposób. O, tak. I teraz słuchajcie, już nie smarujemy oliwą, tylko popatrzcie, co tu mam. Coś super. Mam kawałeczek, tutaj jest około 60 g masła, 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, pietruszka, która jest dobrze drobno posiekana i jeszcze będę mieć sól. Jeszcze trzeba to posolić i to wszystko sobie dokładnie, wiecie, mieszam. Jeżeli macie masło twarde, to można do mikrofalówki na kilka sekund dać, ono się wtedy będzie fajnie mieszało. Słuchajcie, smarujemy sobie masełkiem, ja sobie troszeczkę, tak no, powiedzmy 10 sekund rozpuściłam w mikrofali. Może troszkę przesadziłam, bo jest za bardzo płynne, ale wiecie, ważne, żeby po prostu tutaj sobie fajnie na te bułeczki czosnkowe rozprowadzić. Ale mówię Wam, jak pięknie pachnie, no ach, będzie pysznie. No i słuchajcie, popatrzcie, rozprowadziłam sobie już wszędzie i teraz tak. Będziemy je, nasze buły, dawać do piekarnika. Myślę, że będzie on nagrzany na 220 stopni do 20 minut. Ja Wam jeszcze powiem dokładnie, ile piekłam. Zobaczymy. Tutaj też trzeba uważać, bo się troszeczkę ten czosnek będzie przypiekał. No ale myślę, że sobie poradzimy, więc lądują one do piekarnika. Słuchajcie, w momencie, kiedy mamy już w piekarniku nasze pyszności, bierzemy się za mięsko. Kroję sobie kawałki kurczaka na takie dość grube i wrzucam sobie do miski. Później te kawałeczki będę jeszcze kroiła drobniej, ale na początek właśnie, no żeby były takie troszkę grubsze. Pokroimy mięsko, dodajemy przyprawy, tak jak powiedziałam, przyprawa do kebaba. Mam słodką paprykę, również ją dołożę. Nie chcę lecieć. Tak. No i sól, pieprz. Jeżeli lubicie jakieś inne przyprawy, możecie sobie dodać jakieś inne. Mięsko sobie dokładnie wymieszam i odczekam troszkę, aby się wszystkie składniki dokładnie wymieszały. A potem będę podsmażać to mięsko właśnie na patelni. No i gdy się już wszystko mniej więcej wymiesza, bierzemy się za sos. Zaczynam, słuchajcie, od tego, że ścieram sobie na tarce tak ze skórką, oczywiście umyty ogórek, dwa ogórki i później dorzucę do tego przeciśnięty przez prasę czosnek. Ja mam dwa, no trzy takie ząbki, bo mam malutkie, więc będziemy tutaj je ze sobą łączyć. Chciałam jeszcze wrócić do kurczaka, ponieważ chcę Wam powiedzieć, jak ja właśnie zawsze robię. Kiedy właśnie smażę takie kawałki kurczaka, później albo na patelni, ja mi się udało na patelni, albo można również ściągnąć mięso, pokroić go w takie mniejsze kawałki i z powrotem jeszcze podsmażać, aby wiecie, dokładnie się właśnie obtoczyły w przyprawie. Więc ja sobie to pocięłam na mniejsze kawałki i jeszcze chwilę podsmażę, aby się, że tak powiem, przeżarły przyprawy i mięso będzie gotowe. Tak wyglądają nasze buły, wyciągnęłam je, pachną po prostu no nieziemsko, słuchajcie, są świetne, takie właśnie kieszoneczki, dzięki temu, że smarowaliśmy z oliwą, one się będą bardzo fajnie nam otwierać w środku, popatrzcie, już to nawet widać, tylko wiecie, muszą być troszeczkę zimniejsze, chwilę ostygnąć, bo są jeszcze gorące i one nam się tu super świetnie otworzą i będzie można nakładać składniki. Słuchajcie, zaczynamy. Ja sobie tutaj do takiej miseczki dam, aby mi było lepiej składniki wkładać, ale popatrzcie, jak pięknie się otwierają nasze kieszoneczki. Bez problemu. Właśnie dzięki tej oliwie. No i co? To, co wszystko mamy, nakładamy.
Skończyłam pakowanie kieszonek. Mówię Wam, po prostu no przepyszne są, świetnie wyglądają. Ja już tak chcę strasznie zjeść. Myślę, że Wam też posmakują, dlatego bardzo Was zachęcam do wypróbowania przepisu. Myślę, że na pewno Wam posmakuje. Ja chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie filmu. Bardzo proszę, jeśli film Wam się podobał, łapkę w górę. Proszę też o subskrypcję, abyście byli na bieżąco z przepisami. I dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Dopiero zaczynam, więc jeszcze nie jest tak, wiecie, wszystko idealnie. Dopiero się uczę, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Dlatego właśnie bardzo Was proszę, abyście subskrybowali mój kanał, żebym mogła wiedzieć, że po prostu to, co robię, ma sens.